poniedziałek, 8 lipca, Anna Tabaka. Dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. Chcą drogi, ale nie kosztem swoich działek. Mieszkańcy jednej z dzielnic Rybnika mają wątpliwości odnośnie planowanej inwestycji drogowej. Miasto chce skorzystać ze specustawy, żeby przebudować główną ulicę. To jeszcze odległa perspektywa, ale mieszkańcy już mają obawy i złożyli odwołania. Ostateczną decyzję podejmie wojewoda Łukasz Kądziołka. Miejsca jest niewiele, a ruch spory. Spore są też wątpliwości mieszkańców w sprawie drogi w dzielnicy Rybnika, w Chwałęcicach. Niektórzy nie wierzą, że ulica Czecha będzie szersza niż jest. Tam 10-20 centów, ale to płoty by musieli cofać. To nie jest takie proste. Miasto planuje nie tyle poszerzenie samej drogi, która nie wygląda, jakby prosiła się o remont. Główna ulica dzielnicy położonej w pobliżu Zalewu Rybnickiego ma zostać całkowicie przebudowana na odcinku 2 kilometrów. Jest to przebudowa drogi, odwodnienie, oświetlenie, przebudowa infrastruktury podziemnej, budowa chodnika i między innymi również budowa drogi rowerowej. Mieszkańcy takich zmian sobie nie wyobrażają. Już liczą, o ile trzeba będzie przesunąć ogrodzenia. U pana Andrzeja o około 2 metry w głąb posesji, a u niektórych jeszcze bardziej. 2 domy dalej, to tam jest troszkę może szerzej, ale jeżeli to pójdzie tam do góry z prawej strony, tak to tam jest, to u koleżanki. Do okna będzie można tak zapukać. Poza tym obawia się, czy inwestycja, która ma w założeniu zwiększyć bezpieczeństwo m.in. rowerzystów, nie sprawi, że będzie jeszcze mniej bezpiecznie. No nie byda widział po prostu, jak byda wyjeżdżał tego rowerzysty, jak byda wyjeżdżał tak samo, byda musiał cały czas patrzeć w lusterko, jak skręcą w prawo, czy coś czasem nie nadjeżdżą. Chwałęcice to dzielnica, w której brakuje podstawowej infrastruktury. Jak w ogóle powstawały instalacje kanalizacyjne w mieście, to nasza dzielnica została troszeczkę tak po macoszemu potraktowana i zostaliśmy gdzieś tam na boku i tak czekaliśmy, aż w końcu ruszyło coś. No, to trwało kilkadziesiąt już można powiedzieć lat. Dlatego teoretycznie każda inwestycja powinna cieszyć mieszkańców, ale ci obawiają się przebudowy. Zdaniem jednego z radnych zabrakło dialogu. Tryb konsultacji taki, że wyłożone zostają dokumenty, każdy musi iść sam się zapoznać, nie spełnia według mnie całkowicie tej roli. W celu realizacji inwestycji miasto chce skorzystać z tak zwanego ZRID-u, czyli zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. To pozwoli na uzyskanie potrzebnych do przebudowy gruntów prywatnych. Od tej decyzji mieszkańcy się odwołali. Jak podkreślają urzędnicy, sprawa nie jest przesądzona. Teraz już wszystko jest po stronie wojewody. On już określi, jak to dalej będzie wyglądało, jak, w jakim zakresie to może być realizowane. Projekt przebudowy nie jest jeszcze gotowy, ale drogowe zmiany mogą wpłynąć na kształt łącznie 40 nieruchomości. Autobusy wodorowe trafią do kolejnych miast GZM. Po Rybniku to Katowice i Tychy będą mogły pochwalić się zielonym transportem. Na to jednak trzeba chwilę poczekać, ponieważ metropolia uruchomiła właśnie przetarg na zakup takich autobusów, a termin składania ofert mija 7 sierpnia. W postępowaniu mogą brać udział firmy z całej Europy. Wiadomo, że ekologiczne pojazdy będą obsługiwały 10 linii w 2 miastach. Fatima Orlińska. Nowoczesne autobusy wodorowe docelowo mają kursować na trasie do lotniska w Pyrzowicach oraz liniach 46, 70 i 115 w Katowicach. W Tychach miasto planuje uruchomić 6 wodorowych połączeń. Sam przetarg dotyczy wyłącznie zakupu 8 napędzanych wodorem pojazdów oraz 22 elektrycznych z infrastrukturą do elektrycznego ładowania włącznie. To mają być autobusy o długości około 12 metrów. Mają przewozić ponad 80 pasażerów, w tym ma być około 25 miejsc siedzących. My jako metropolia w tej chwili nie planujemy zakupu paliwa wodorowego, natomiast kwestia zaopatrzenia się w to paliwo to jest w tej chwili po stronie PKM-ów, które przejmą nasze autobusy. Przypomnę, że Tychy mają dostać 5 naszych wodorowców, natomiast PKM Katowice 3. Z informacji przekazanych przez Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej dziś wiadomo tyle jedynie, że Tychy już podjęły działania mające na celu przygotowanie w przyszłości infrastruktury służącej tankowaniu wodorem. Katowickie zielone autobusy będą paliwo uzupełniały na ogólnodostępnej stacji komercyjnej. Z takiej też korzystają wodorowe autobusy komunikacji miejskiej w Rybniku. Na tamtejszych ulicach można spotkać ich 20, a prezes spółki podkreśla, że najbardziej ekonomiczne są w ruchu miejskim. To się przelicza tak naprawdę na 100 km, czyli tak jak w zwykłym samochodzie osobowym. No niestety ta cena wodoru jeszcze powoduje, że ten koszt netto
to jest 380 zł około za 100 km. Mają usterki, tak jak każdy inny autobus. Jeżeli chodzi o tankowanie, to zasięgi, które osiągamy, pozwalają tak naprawdę na średnie tankowanie co półtorej dnia. Zwykły obieg wozu w Rybniku jednego dnia to między 200 a 300 km, co przekłada się również na jakość powietrza w mieście. Wodór wykorzystywany jest w pełni zielony, co znaczy pozyskiwany z wykorzystaniem energii z odnawialnych źródeł, co za tym idzie całkowicie zeroemisyjny. W ramach ochrony jakości powietrza zostaną zakupione również metropolitalne autobusy. Jako element projektu Hydrogen GZM dofinansuje je Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Na kwotę niemal 125 milionów. To będzie przede wszystkim walka z tą emisją szkodliwych substancji do atmosfery. Bardzo skuteczna walka, chcę to podkreślić, z czego bardzo się cieszę jako prezes instytucji, która, że tak powiem, w swoim DNA ma działania prośrodowiskowe, działania, aby to nasza atmosfera, jakość powietrza była jak najlepsza. Ponad 80 milionów do zakupu autobusów ze środków własnych dołoży GZM. To już kolejny przetarg, który metropolia ogłasza na zakup tego typu pojazdów. Pierwszy 2 lata temu został unieważniony. Coraz szybciej się starzejemy. Niestety dane demograficzne nie pozostawiają złudzeń. Według obecnych statystyk GUS-u rodzi się o 30% mniej dzieci. To odpowiedni moment na to, aby myśleć o tym, co w przyszłości. I to właśnie tu, na Śląsku, rozpoczęto rozmowy na temat polityki senioralnej. Jednym z rozwiązań ma być budownictwo wspomagające. Magda Sincewicz. To oni najlepiej wiedzą, czego im potrzeba. Co jest potrzebne dla starych ludzi, dla starszych ludzi? Przede wszystkim jakieś domy opieki. I to muszą być porządne domy opieki, nie takie jak do tej pory były, prawda? Przez te całe dziesięciolecia to się nie da opisać, ale myślę, że to się poprawi. Mam taką nadzieję. Nadzieja ta już niedługo może się ziścić, bo właśnie tutaj, w Katowicach, rozpoczęły się dzisiaj rozmowy dotyczące m.in. stworzenia miejsc, w których osoby starsze mogłyby znaleźć całodobową pomoc. Wiemy, że ten problem jest najbardziej nabrzmiały, albo jednym z wielu mocno nabrzmiałych. Od wielu lat mówimy o tak zwanych więźniach czwartego piętra. Są oczywiście różne programy, ale one wszystkie gdzieś tak finansują dość jednostkowo, że nie są na tyle powszechne, aby osoby starsze, jakby samorządy odczuły, że mogą rzeczywiście budować takie, czy wprowadzać takie powszechne rozwiązania dla osób starszych na swoim terenie, tak żeby one były w swoich mieszkaniach, ale były też zaopiekowane. Bo tej opieki będzie potrzebowało coraz więcej osób. Zgodnie z prognozami za 20-30 lat ludzi po 60 roku życia będzie w Polsce aż 80%. Dlatego nie ma czasu, potrzebne są systemowe rozwiązania. Demografia nie jest optymistyczna i dlatego właśnie, że mamy tego świadomość, staramy się uczynić jak najszybciej i jak najwięcej, aby przygotować osoby jeszcze dziś nie dość przygotowane na wiek senioralny do tego, żeby się godnie starzały. My mamy problem z edukacją. Temat starzenia się, mam wrażenie, jest takim trochę tematem tabu. Każdy ma takie poczucie, że będzie wiecznie zdrowy, wiecznie aktywny. Bo właśnie o jak najdłuższą aktywność seniorów chodzi i to nie w osamotnieniu. Dąbrowianka Izabela Żmuda, zwyciężczynią w kategorii damskiej w najtrudniejszym triatlonie w Europie. Piąty wynik zrobił pochodzący z Tychów Andrzej Kowalczyk, słynący z podejmowania ekstremalnych wyzwań. O trudach na trasie i wyzwaniach, z jakimi musieli mierzyć się, pokonując kolejne dystanse, z samymi uczestnikami rozmawiała Fatima Orlińska. Pływanie na dystansie 5 km, 55 km biegu i 240 km rowerem u podnóża Tatr. Taki dystans jako pierwsza z kobiet i zarazem najmłodsza w historii uczestniczka pokonała Izabela Żmuda, 20-latka z Dąbrowy Górniczej. Jesteś niezniszczalna! Dawaj! Harda Suka Ultimate Triathlon Challenge to najtrudniejszy trójbój w Europie prowadzący zawodników po najwyższych szczytach polskich i słowackich Tatr. Z uwagi na trudne warunki pogodowe organizatorzy wyjątkowo zmienili trasę biegu, co wydłużyło dystans o dodatkowe kilometry. W triatlonie zadebiutował również pochodzący z Tychów Andrzej Kowalczyk, sportowiec ultraekstremalny. Uplasował się na 5. miejscu. 2 miesiące przed startem kupiłem rower szosowy. Tydzień przed startem pierwszy raz w życiu przejechałem 100 km na rowerze po względnie płaskiej trasie.
a 5 dni przed startem w Hardej przepłynąłem open water w piance 1500 metrów. Piankę również pożyczałem na ten start. Natomiast miałem doświadczenie w projektach długodystansowych, chociażby w pływaniu 24-godzinnym czy w Głównym Szlaku Beskidzkim, który trwał 7 dni po górach. Tak więc miałem styczność z tym wyzwaniem typu ultra, w którym to od pewnego momentu całą robotę przyjmuje już tylko głowa. Jak relacjonują zawodnicy, wielu w tegorocznej edycji triatlonu najmocniej wyeksploatował etap pływania. Dystans Hardej jest dłuższy niż dystans Ironmana, ponieważ mamy 5 km pływania. Pływania bez żadnych bojek nawigacyjnych. Po prostu płyniemy na taki pomarańczowy baner, który z tych 5 km jest małą kropeczką. W tym roku to pływanie było bardzo trudne, ponieważ był wiatr i jakby zawodnicy płynęli pod wiatr, pod prąd. I nawet patrząc na czasy bardzo dobrych pływaków, to pływanie było bardzo trudne. Każdy ze zawodników na całej trasie ma wsparcie supportu. Łącznie mieli do pokonania ponad 8 tysięcy metrów wzniesień. W tym roku na starcie stanęło 47 uczestników, z których do mety nie dotarło 13. Pośród mężczyzn najlepszy okazał się Łukasz Bunsz, kończąc trójbój z czasem 20 godzin 46 minut. W momencie, w którym wyszedłem na prowadzenie około 40 km, to tak trochę się w głowie zmienia. W sensie nie patrzy się przed siebie i nie zastanawia się, kiedy się kogoś dopadnie, tylko właściwie cały czas się zastanawia, czy ktoś ciebie zaraz nie dopadnie. Ta trudność Hardej to jest taki całokształt, tak? Nie pojedyncze etapy, tylko całokształt, utrzymanie tego skupienia, utrzymanie tak jakby tempa, bo trzeba się poruszać. Nie, jeżeli ktoś się zatrzymuje, to raczej wtedy ten organizm bardzo mocno się rozluźnia. Wielu uczestników, tak jak pan Łukasz, do udziału w triatlonie przygotowuje się przez cały rok. 1500 osób z różnych części Polski i świata. Kilka dni zabawy i to, co dla nich najważniejsze. Bycie z samym sobą, innymi i Bogiem. W ukrytej pośrodku lasu dzielnicy Lublińca Kokotku rozpoczął się Festiwal Życia. To już 7. edycja tych nietypowych rekolekcji połączonych z wakacyjnym wypoczynkiem. Wydarzenie potrwa do niedzieli. Magda Sincewicz. Rano było tu jeszcze całkiem spokojnie. Na pole namiotowe zaczęli zjeżdżać się pierwsi uczestnicy festiwalu, a na scenie trwały ostatnie próby. Wieczorem to miejsce będzie wyglądało już zupełnie inaczej, jak za poprzednich lat. Tydzień pod namiotami, koncerty, konferencje, bieg festiwalowicza, ekstremalne wydarzenie przez błoto, piasek, wodę i ten las. Oprócz tego warsztaty, codzienne msze święte, rozmowy w grupach dzielenia, wieczór uwielbienia, który jest jednym z najbardziej wyczekiwanych punktów programu całego tygodnia. Bo na ten tydzień niektórzy czekają przez cały rok. Wiedzą, że spotka ich tu coś wyjątkowego. Przyjechaliśmy, żeby spędzić czas z jakimiś wspaniałymi ludźmi, przeżyć fajną przygodę i dobrze się bawić, pomodlić się z Bogiem. Dokładnie, żeby zbliżyć się mimo wszystko do Boga, ale też być w tej takiej naszej ekipie znajomych, gdzie możemy rzeczywiście wzrastać w wierze. I nie trzeba ich było do tego przekonywać. Chcieli tu przyjechać, no tutaj taka tradycja, akurat w naszej wspólnocie co roku jeździmy od samego początku, także no faktycznie jest to już taka marka. Wszyscy wiedzą, czym jest Festiwal Życia i chcą tutaj być. Jeśli ktoś nie wie, wystarczy, że odwiedzi to miejsce. Niektóre z wydarzeń są darmowe. Taki był poniedziałek. Zapraszam jutro. Do zobaczenia.